Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Żaden z tekstów biblijnych nie opowiada o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Kościół na dzisiejszą uroczystość wybrał fragment opowiadający o nawiedzeniu przez Marię domu Elżbiety i Zachariasza. Mamy kilka opowiadań o wędrówkach i pielgrzymkach Maryi. Podróż do Betlejem, ucieczka do Egiptu, pielgrzymka do Jerozolimy na święta i wreszcie podążanie za swoim boskim synem po drogach Galilei i Judei, aż po ostatnią jego drogę na Golgotę. Wniebowziętą królową apostołów możemy nazywać patronką pielgrzymujących, ponieważ sama często była w podróży. Scena z dzisiejszej Ewangelii mogła rozegrać się raz jeszcze właśnie w tym dniu jej chwalebnego wniebowzięcia. Tym razem nie nawiedziła ziemskiego domu swoich krewnych w Judei, ale idzie do domu swojego Syna, Jezusa Chrystusa, do domu Boga, który jest także jej własnym domem, który jest domem każdego z nas. Kto bowiem uczyni we własnym sercu dom dla Boga, tego Bóg przyjmuje do własnego domu w niebie. Gdy Maryja przychodzi do domu Elżbiety i Zachariasza, dom ten napełnia się radością. Wielbi Boga Elżbieta szczęśliwa tym niezwykłym nawiedzeniem. Wielbi Boga pod skokami święty Jan, zamknięty jeszcze w łonie matki. Wielbi Boga również sama Maryja. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do radości i uwielbienia Boga. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszelkie dobro, jakie nam wyświadczył, a zwłaszcza za Maryję, którą uczynił naszą Matką i Królową. Niech jej wniebowzięcie stanie się dla nas okazją do rozmyślania o niebie, gdzie każdy z nas ma przygotowany przez Boga swój własny dom. Uczyńmy w naszych sercach mieszkanie dla Boga, tak jak to uczyniła Maryja, a Bóg na pewno przyjmie nas do swojego domu.